zatrzymam się z nim. I teraz przyklej się pod stół. I teraz badaj, będziesz schodził, to zjeżdżasz pod stół. Zjeżdżasz pod stół i tu. Ręka tam obok? Nie. Dawaj ją obok. Gdzie obok stołu? Tak, ona ma z boku, bo ty musisz go tutaj zabrać, cyk. O, coś takiego. To jest takie mega bezpieczne, wiesz. Tak, żebyście. Ja ci oddaję, bo ja... Nie, to źle. Siadłeś na tył, widzisz? Masz wjechać pod stół na siebie. Chodzi o to, żeby patrz, to plecy trzymały w całość, bo one ciągną. No, nie, znowu siadłeś na tył. Nie siadaj na czymś. Patrz, co robisz, patrz. Siadasz na krześle, nie? I teraz nie ma żadnego połączenia. Tracisz całą kontrolę. A zobacz, jak ja na przykład robię. Tu, cyk, i patrz, zjeżdżam pod stół. Plecami. Tak, i plecami cię tu trzymam i tu cię przerzucam. I tak jakby jest taka ustawka, nie? No to jest ekstra 10% przewadze. No spróbuj z kolei, jakby patrzył. No, pół na pół. Zacząłeś dobrze, skończyłeś źle. Wiesz, to nie takie proste. Kolana może starać się głębiej wsunąć. Głębiej wsunąć. Nie, jak robisz ruch, może jak bardziej wypchnąć kolana niżej. O, masz takiego, wiesz. Tak jakbyś... Abyś się wsuwał. Słuchaj, może. A pijesz piwo? O, szkoda, bo to tak jakbyś chciał się napić piwa. No, coś takiego. Spróbuj coś takiego zrobić. Ale ja byś chciał się tak... Wiesz. Nie piję, Ale jeszcze ten... Pronację teraz na siebie, nakręcaj, no. No na siebie, tak, tam, do siebie, do twarzy ciągle. Bo jak na przykład idziesz w dół, jak idziesz w dół, to walczysz z moją siłą bicepsu. A jak chcesz mnie otwierać, uciekasz z mojej siły, wbijasz się na palce, osłabiasz mnie i jest ci łatwiej wygrać. Nie, to ja ci daję, to nie wiesz w ogóle o tym, że jestem zawodnikiem. Ja cię uczę, żebyś wiedział, nie? Zobacz, masz taki coś zrobić. Takie coś, że tu i tu siadasz i tutaj widzisz cały czas do siebie, nie? Ty mnie blokujesz, a ja do siebie i dopiero jak tu cię mam, to wtedy mogę zabrać cię do mnie. To jest zabranie z ciebie całej siły. Zabieram? No. Zabieraj jeszcze, zabieraj. O, teraz super, widzisz? Teraz zabrałeś mi wszystko, teraz jest super. Powtórz. O, Grzesiu. O, siemano. Nie, ja tam jestem. No nieźle, no. Kolega, chodź, ja spojrzę z boku. Już technika jakaś fajna wchodzi, no. No, ale jeszcze się odsuwasz. Jeszcze tracisz łączność ze stołem. Staraj się nie tracić. Ciało jeżdża od stołu. Masz zejść pod ten stół. Tak, tak jakbyś się ześlizgnął pod niego, to wtedy masz... No nie, jeszcze źle ma. Nie, kolega chciał pokazać, ale też nie umie. Musisz się zejść. No dobra. Chodź pokażę mi kulisę. Fisiu, daj sobie łapę tam. I zobacz, ty robisz tak, patrz. Tak robisz. Nie? A tu chodzi o to, żebyś ty zrobił tak. Widzisz? Czyli cały czas, bo jak ciągnę na siebie, nie? I opieram się tu, to tak jakbym się zaparł i mogę cię wyrwać. Wychylić tak cały. A ty jak siadasz ciałem, no to no, nie masz już tej stabilizacji. Po prostu już sama ręka ciągnie, nie? Tak faktycznie. A teraz zobacz, jak to będzie wyglądało. Patrz, cyk, ready, go. Zobacz, widzisz? Cały czas się zapieram, tu go wyrywam na siebie, tak jakby się chciało czegoś, wiesz, napić. I wyciągam mu wszystko z centrum, mam gościa tu, to wtedy schodzę niżej i jest wygrany. To jest technika na górę, nie? Żeby nie było. Bo inne techniki, na przykład triceps, to wysoko, tu i wtedy... Nie, wtedy całym ciałem wjeżdżasz. To jest technika w triceps, co innego. Ale ona jest bardzo niebezpieczna, bo jak nie jesteś... Jak nie masz tego centrum, nie, to możesz sobie szybko coś zepsuć, bark wyrwać czy coś, także dla początkujących gości, którzy chcą arwesting, to jest najbezpieczniejsze, bo albo pójdzie, albo nie pójdzie. Najgorzej jest, jak nie pójdzie i ktoś robi tak i chce wygrać za wszelką cenę, to wtedy biceps
się urwę. Ja zerwałem tak dwa bicepsy takim agentom, którzy nie chcieli odpuścić. Dobra, to innych chętnych właśnie, ja popatrzę po prostu. Zawody ma. Ja też nie.